Na koniec kilka ogłoszeń o akcjach i zbiórkach ekologicznych organizowanych w naszej szkole. Wraz z parafialnym zespołem Caritas wznawiamy akcję Makulatura na misję. Kontener na makulaturę będzie wystawiony na parkingu przy boisku w dniach od 22 do 25 marca. Zachęcamy wszystkich do włączenia się po raz kolejny w tę zbiórkę i pomoc dzieciom z Madagaskaru. Przypominam również, że cały czas zbieramy baterię oraz nakrętki plastikowe z przeznaczeniem na pomoc dla naszej chorej koleżanki. W szkole na każdym korytarzu są specjalne pojemniki na śmieci, do których wyrzucamy we właściwy sposób odpady. Natomiast na parkingu przy szkole zamontowany jest ekopojemnik, do którego można wyrzucać zużyte baterie, żarówki i płyty CD. W szkole organizujemy również coroczne, przy współpracy z Urzędem Miasta, akcję sprzątania świata oraz sadzimy drzewka. Raz do roku organizowana jest także zbiórka elektrośmieci i ostatnia akcja zbierania aluminiowych puszek w lutym i marcu 2021 roku w ramach pomocy dla chorego chłopczyka z naszego powiatu. Tak więc widzicie, że zależy nam na czystym środowisku, a przy okazji na niesieniu pomocy. Hej, nudzicie już wydawanie pieniędzy na paliwo? Na oprawianie samochodu? Mam do Ciebie bardzo fajną propozycję. Zapraszam Cię do mojego sklepu. Eko Rower. Jak masz każdy rodzaj roweru. Dziękuję, do widzenia.